Witaj w raju. Dobry wieczór Państwu, witam w sobotę 26 lipca, magicznym dniu, w którym według kalendarza 13 księżyców obchodzimy dziś Nowy Rok. W związku z tym sylwestrowa zabawa w raju trwa, a tymczasem mnie udało się złowić na chwilę gwiazdy dzisiejszego wieczoru. Kobietę o najbardziej charyzmatycznym głosie na polskiej scenie. Rockmenkę z krwi i kości. Przed Państwem Małgorzata Ostrowska. Witam serdecznie. Witam równie serdecznie. Sylwester lepszy zimą czy w środku lata? Ja myślę, że lepszy jest wtedy, kiedy jest lepsza pogoda, czyli latem jak jest gorąco, a zimą jak jest śnieżnie, też jest pięknie. Czyli latem jest większy power? Latem chyba tak. Co możesz powiedzieć o sylwestrowej zabawie w raju i dzisiejszej publiczności? Myślę, że była i jest nadal, bo słychać tam w tle, że się świetnie ludzie bawią, więc zabawa jest pyszna, myślę. Z tego co wiem, ludzie bawili się świetnie, a jak ty się bawiłaś? Równie dobrze się bawiłam, chociaż przyznam szczerze, że warunki nietypowe dla nas. Znaczy my w dyskotekach bardzo rzadko gramy, ale tu jest widzę szczególna dyskoteka, bo to jest taka dyskoteka, w którym grywają także i zespoły. Scena pod sufitem jest bardzo trudna, ale myślę, że niezwykle urokliwa. No jest to po prostu koncert jakich mało. Myślę, że nowe, ale udane doświadczenie. Myślę, że tak. Powiedz mi, jakie jest twoje pierwsze skojarzenie ze słowem raj? Coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Ja się cieszę, no, skojarzenie jest takie, że jest wspaniałe. Dla mnie klub Raj w Częstochowie jest trochę przewrotny i to jest piękne. Lubię takie sytuacje. A możesz coś więcej powiedzieć na ten temat? Dlaczego jest przewrotny, twoim zdaniem? No myślę, że Częstochowa wszystkim ludziom kojarzy się oczywiście z rajem nieco innym. A tu mamy raj, taki bardzo ziemski. Z tego powodu myślę, że jest to duża przewrotność. Tak sobie myślę, że jest to taki raj, który czasami do grzechu skłoni. Więc no, jest inaczej. Dobrze czujesz się w tym raju? Ja myślę, że lepiej. Póki co lepiej tutaj niż w innym. Porozmawiajmy teraz o Meluzynie. Jak to się stało, że pamiętny przebój z Akademii Pana Kleksa powrócił po latach i to w nowej odsłonie? Ja myślę, że ta odsłona to jest troszeczkę żartem. Nie bierzmy tego zbyt poważnie, ale żartem, ponieważ zbliża się 30. rocznica Meluzyny. Czyli Meluzyna ma już 30 lat. W przyszłym roku będą 30 urodziny, będziemy troszeczkę świętować. Przygotowujemy parę bardziej poważnych i parę mniej poważnych wydarzeń z tej okazji na ten temat. Wierzysz w przypadki, czy raczej uważasz, że w życiu nic nie dzieje się bez przyczyny? Ja myślę, że jest i tak, nie, trudno mi powiedzieć, nie lubię takich maksym. Życie każdego dnia niesie niespodzianki. Nawet jeśli sobie wymyślimy, że są rzeczy, które nie dzieją się bez przyczyny, to czasami nas to się zaskakuje, więc nie ma żadnych reguł, mi się wydaje. A jednocześnie pracujemy często na to, żeby kontrolować to nasze życie, więc... A czy twoim zdaniem nie jest dziwne to, że powrót Meluzyny zbiegł się w czasie z planem wprowadzenia na rynek polskiej marki samochodu Syrena Meluzyna od nowa po latach? Tak, rzeczywiście jest coś takiego. Nawet nie mam pojęcia. No, być może jest to przypadek, być może jest to zaplanowane. No, myśmy tego samochodu nie planowali, bo nie jesteśmy władni w tym temacie. Ale niewykluczone, że twórcy samochodu mieli na uwadze właśnie 30 urodziny. Nie wiem. Może to magia? Może tak. A gdyby producenci zwrócili się do ciebie z prośbą o sygnowanie tej marki swoim nazwiskiem, zgodziłabyś się? Myślę, że jak najbardziej, ponieważ kocham Syrenę, kocham na bazie której ma powstać Meluzyna. Wszystko jest piękne. Specjalnie dla ciebie postawiliśmy Syrenę przed wejściem, widziałaś? Widziałam i widziałam ten podpis Meluzyna. Bardzo dziękuję, dziękowałam tam ze sceny, ale dziękuję raz jeszcze. Wzruszające.
My również dziękujemy za wspaniały koncert. Chciałabym jeszcze tylko na zakończenie w związku z tą magiczną datą zapytać o to, jakie są Twoje wymarzone życzenia noworoczne? Czego mogę Ci życzyć? To jest tak, że o tych wymarzonych życzeniach, o moich marzeniach nie mówię na głos, ponieważ tak to jest najczęściej, że te, które się tak sprzeda wszystkim dookoła, po prostu się nie spełniają. Dlatego powiedzmy sobie, że zostawię je dla siebie, ok? Ale trzymajcie kciuki, niech się spełni. A może jakieś plany zawodowe? To także i zawodowe, i prywatne. Trzymajcie kciuki za moje marzenia, a ja za wasze, ok? Będziemy trzymać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Małgorzata Ostrowska. Dziękuję.